Szanowne Państwo, kochani moi, chcę coś powiedzieć. Przeciwko, nie zgadzam się, że dwóch braci Dudy wprowadziło zakaz pracy, handlu w niedzielę. To jest bardzo źle. Ja, jak będę prezydentem, to tak. W niedzielę będzie normalnie handel, ale nie będzie sprzedawania alkoholu. A za ten dzień, w niedzielę, inny dzień można będzie wziąć wolno od pracy. I będzie większa płaca, tak jak kiedyś było. 50 i setki będzie się płacić. I szanowne państwo, kochani moi, nawet przypuśćmy, dla małego dziecka matka potrzebuje mleka. Pieluszki. Nawet pieluchy. Ale mleka też potrzebuje dla małego dziecka. Bożego. Bożego. Pieluchy. A może popsuł się ostatni do mleka smoczek? Nie wiadomo. Po prostu to powinno być. Ja bym teraz chciałem wyjść do sklepu i zobaczyłem, że nie mogę, myślę, ja pierdzielę, nie mogę wykołaczek do zębów kupić. No to jest właśnie. Szanowni Państwo, bardzo źle PiS zrobili, że w niedzielę nie ma handlu. Puste miasto jest, osierocili całkowicie miasto. Osierocili z tego powodu, że nie ma handlu. Nikt nie ma prawa kupić mleka, chleba Bożego, sera Bożego, rybki. I artykułów spożywczych Bożych. I na przykład, jeszcze powiem, gospodarstwo domowego. Przypuśćmy, gości siedzą w domu, a zabrakło łyżeczki albo herbaty, zabrakło Bożej. Skąd gospodarstwo? Powiem, że nie mam. Wodę czystą będzie lać do kubka? Nie. Poszedłby do sklepu, przeprosiłby, powiedziałby, przepraszam, ja zaraz przyjdę. Bez kolejki. Bez kolejki kupiłby paczuszkę kawy, herbaty i miałby sobie ciasteczka miałby Boże, cukiereczki Boże miałby sobie dla gości. Imieniny, czyjeś urodziny, po prostu nie może. Nawet kwiatka kupić. A dzisiaj Bożeny Krystyny. Dziś nawet się dowiedziałem Bożeny i Krystyny. To dla Krystyn składam i dla Bożen wszystkie zdrowie, szczęście, pomocności i radości w życiu. Przepraszam za to, ale nie ma ten właściciel, czy jakiś inny człowiek kupić kwiatka nawet. A kwiatki stoją w sklepach. Róże, czy jakąś piwonię, czy inny kwiatek, czy narcyzę. Kalię. Czy kalię. Kupić z kwiatków, czy inne kwiatki nawet są. To dobrze, chociaż mogę powiedzieć, jest to, że w CPN-ach można kupić co nieco. Tylko jeszcze nie wiem. Bełta. Bułki, czy chleb, jakiś to w opakowaniach. Boże. A może jakiegoś bełta na przykład. Takiego czegoś nie piję, ale inni piją. Są po prostu inni piją. Szanowne Państwo, kochani moi, nawet dowiedziałem się, że teraz można kiełbasy kupić w CPN-ach Bożą. Szanowne Państwo, to i tak ludzie będą omijać, bo jak CPN-y czynne, podjadą do CPN-u i kupią. I kupią kiełbasy, co chcą, to kupią. A tam jest większa cena. CPN-ach. I mleko kupią i wszystko w CPN-ach. To po co to CPN-y czynne, a sklepy spożywcze zamknięte? To dla mnie nie do pomyślenia. Szanowne Państwo, kochani moi, Panie Prezydencie Andrzeju Dudo, bardzo proszę zmienić ten artykuł, tą ustawę nie wprowadzać do ustawy z tego powodu, że najwyżej można wprowadzić, tak jak powiedziałem na początku, zakaz sprzedawania w niedzielę alkoholu. To można wprowadzić, to ja jestem za. Ale
te, jak się nazywa, artykuły spożywcze. Nawet przypuśćmy, kubek pobije się. Porcelanowy. Przepraszam bardzo, a może bym chciał kupić jakoś sobie konserwę rybną. Bożą. Bożą. Z proczki i czy w oleju, czy w sosie bożym. Pomidorach. A ja bym chciał kupić, przypuśćmy, konserwę mięsną jakąś. Boże. Albo parówki chciałby, Boże, kupić. Kiełbasy troszeczkę. A w CPN-ach drogie są. A w sklepach spożywczy tańsze zawsze. I zaszedłbym do sklepu, bo mam blisko sklep Zodiak. Zaszedłbym do sklepu i kupiłby sobie te, niekoniecznie kilo, pół kilo, czy tam 40 deko, czy ile. Czy 30 deko tej kiełbasy kupiłby, czy... Mleczka Bożego. O, to jest właśnie. I najwięcej byś kupił parę butelek, nie, kartonikach. O, ja mam. A ja już nie mam. O. To musisz poczęstować mnie, Kubek. Jak poczęstować? A ja co będę pił? Wodę? Szanowny Państwo, kochanie moje, i naprawdę, PiS, zrozumcie, że ja złożę pismo tutaj do Białegostoku, do zarządu PiS-u, do przewodniczącego, ażeby zmienił to ustawę i żeby było normalny handel w niedzielę, a zakaz sprzedawania alkoholu. To będzie zaznaczone w moim piśmie. Ale normalny będzie handel, tak jak każdy dzień, a za ten dzień, przypuśćmy, można wziąć sobotę wolną, czy jakiś inny dzień, albo wziąć, jak nie chcesz wziąć sobotę wolną, to pracodawca powinien zapłacić albo 50, albo setki. O, bo kiedyś tak było. I szanowny państwo, to jest rozwiązanie. Ani zamykać sklepy przed nosami, żeby ludzie nie mieli co kupić w sklepie do jedzenia, albo przypuśćmy, talerz się pobije się. A może, przepraszam bardzo. Kubek. Ale może... To już ty nie mów, bo ja śmiało coś też powiedzieć. A może być kubek? To ja lepiej hełm nałożę, jest łyskowy. Jak będziesz już... Ja tobie nie dam, bo to mój. Ja jestem major. To ja mam strażacki hełm. I strażackie nałożę. No, to...